Panie Ferdynandzie, ja wszystko pilnie obserwuję, a? Gdyby każdy robił to, co wy, sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. To jest bardzo ważne, że istnieje choć kilku ludzi, którzy nie boją się głośno mówić prawdy, występować w obronie innych, nazywać rzeczy po imieniu. Może zabrzmi to trochę patetycznie, ale sądzę, że podjął pan z przyjaciółmi prawie nadludzkie zadanie. Chyba pan przesadza. Ja tak to widzę, panie Ferdynandzie. Przecież ta nadzieja jest we wszystkich uczciwych ludziach. Pracując nad tymi tekstami, musieliśmy się wyzbyć zupełnie takiego polskiego romantycznego myślenia, że to wet za wet, prawda? Że jak ktoś mi przyłoży, to ja muszę oddać, że po prostu musieliśmy wyrzucić z siebie tą ułańską szarżę, że musieliśmy się zbliżyć do naszego Wacława Havla, który potrafił słuchać. Właściwie ten spektakl to jest studium słuchania, bo Waniek właściwie słucha i ewentualnie katalizuje pewne sytuacje i to ludzie grają przed nim. A on sam jest właściwie konstans przez te wszystkie trzy jednoaktówki. No, bardzo ciekawe doświadczenie. Straszne. Michał, no poczęstuj nas. Oczywiście. Zapomniałem. O, dobrze. Proszę. Wiesz. A co to takiego? To jest specjalność wiele, zapiekane w brumbl. Szukaliśmy raczej takich punktów wspólnych. To nie jest tak, że zrobiliśmy to całkowicie osadzone w tamtych latach, ale też nie, że tak absolutnie dzisiaj współcześnie się to dzieje. Myślę, że na to właśnie pozwala konwencja tych jednoaktówek, bo one są surrealistyczne. Paweł sam często wskazywał na teatr absurdu jako takie źródło inspiracji swoich i to staraliśmy się odwzorować w naszym spektaklu. Raczej właśnie stawiać akcent na absurdalność tej rzeczywistości, w jakiej się znalazł główny bohater, czyli Ferdynand Waniek. Żona z muzeum przyniosła. A nie, nie. Który jest który? To chyba lepiej. Tak, o! Dobra, gumki też doszła, że się można było jakoś poruszać zaraz. Dziękuję bardzo, dziękuję. No ależ, panie Ferdynandzie, no naprawdę nie ma za co. Jeśli chodzi o scenografię i to, co mogłam wyczytać z tych jednoaktówek, trzech, które tutaj są prezentowane, to oczywiście pewnego rodzaju absurd, jakiś taki rodzaj surrealizmu, który jednak bardzo mocno w tym tekście jest opisany i tak samo chciałam skonstruować tą scenografię. A poza tym na... to co, pisze pan? Staram się. Sztukę. Jednoaktówkę. Znów coś autobiograficznego. Częściowo. Czytaliśmy z żoną o tym browarze. Bardzo nam się podobało. Dziękuję bardzo. Mieliśmy fatalną kopię. Przykro mi.